Witam moi kochani serdecznie, a nas właśnie takie oto zostały dzisiaj rano widoki za oknem. Leje, jest ohydnie. Beznadzieja. Na dodatek jest mega chłodno. Także dzisiaj nas czeka niestety czwartkowy dzień w domu z deszczem. Laura już do mnie tu biegnie. Cześć kochanie! Lauruś! Cześć kochanie! Przyszłaś za mamą, tak? No i co? I prognoza się nie sprawdziła. Zapowiadali, że do poniedziałku ma lać. Dzisiaj mamy piątek i już jest piękna pogoda. Przynajmniej na razie jest słoneczko, co mnie bardzo cieszy, bo nie miało słońca być, miało być brzydko. Przepraszam Was za jakość, ale ja jestem w sypialni jeszcze. I tutaj mam właśnie bardzo słonecznie i chyba jakość jest taka średnia, bo są odbicia. Tak mi się wydaje, tak widzę. Chyba tak, chyba nie jest najfajniej. No ale trudno. Dzisiaj wybieramy się z Laurą do ofisu, do Antka do szkoły. Z tego względu, że przyszedł do mnie mail z taką ochanka szczeka. Z taką deklaracją, że wiemy, jak, że mam przekazać dzieciom, jak mają postępować, jak wrócą od września do szkoły. Wiadomo, chodzi o COVID, żeby dzieci zachowywały czystość i tak dalej, między sobą higienę i, tak, i te sprawy. I właśnie muszę iść tą deklarację dzisiaj zanieść. Wczoraj sobie ją wydrukowałam. Także my tutaj z Laurunią jesteśmy jeszcze w sypialni. O, to jest nasze łóżko. Tutaj mam lustro, którym właśnie mnie widzicie. Laurunia sobie tam siedzi pod ścianą i czeka na mnie. I właśnie niedługo będziemy szli. Stawiłam moją palmę w Waszyngtonie tutaj do terrarium z tego względu, że ona jakieś, ja wiem ile to było, sporo roku temu, ona mi bardzo marniała i właśnie ja ją tutaj, bo tutaj te agamy mają taką specjalną lampę, która pomaga, o przepraszam, słyszycie w tle odgłos muzyki od bajki, pójdę ściszyć. Właśnie sobie leci bajka, Laura ją tak ogląda jednym okiem. Staram jej się za dużo bajek nie puszczać, ale troszeczkę tak, bez przesady. I właśnie opowiem Wam dalej. I te lampy tutaj u Agam właśnie wytwarzają specjalne takie filtry UV, które... O, tutaj Laura nam się dobija do jaszczurek. Cześć, co robisz? Zaczepiasz jaszczury? I właśnie te filtry też bardzo dobrze działają na rośliny, nie tylko na jaszczurki, ale także na rośliny. I ja tą palmę wstawiłam do tego terrarium, właśnie żeby ona wydobrzała mi tutaj. I wyobraźcie sobie, że z jednego na pół usuniętego liścia w bardzo krótkim czasie, bo bodajże w ciągu miesiąca wyszły mi dwa piękne nowe liście. Ten z przodu liść to jest właśnie ten stary, który usychał, był już tak w połowie tak ucięty, który był brzydki, usychający i te dwa liście właśnie wyszły mi tu w tym terrarium. Później jak przyszła ładna pogoda, zrobiło się ciepło, ja tam w Waszyngtonie z powrotem wystawiłam na ogród i ona na słoneczku, o proszę, wypuszcza czwarty liść. I teraz ją właśnie damy, jak teraz są takie deszcze, bo ten deszcz, który dzisiaj widzieliście, to już się tak utrzymuje czwarty dzień rzędu, nie chcę, żeby mi tam zmarniała na tym ogrodzie. I mówię, na ten czas dam ją właśnie tu do Agam. Agamom ta palma nie przeszkadza, nie zaczepiają jej w żaden sposób. A jednocześnie ta Waszyngtonia, myślę, że tutaj kto wie, czy nawet nie przyspieszy swojego wzrostu. No, szczury sobie siedzą jak zwykle, niedawno wstały. Dzisiaj mają dzień karmienia, także jeszcze troszkę mój mąż wróci z pracy i będą karmione i będą żarły robale. Jak zawsze. Także no zobaczymy, nie? Może właśnie ta Waszyngtonia tutaj wydobrzeje jeszcze bardziej przez ten czas przeczekiwania deszczu. No jak przestanie padać, zrobi się ładnie, to ją dam po raz kolejny na ogród.
Niech sobie tam stoi w słoneczku. Znaczy w słoneczku, w takim półsłoneczku. Ona nie może być tak generalnie totalnie na słońce wystawiona. I zobaczymy, co z tego będzie. Nie wiem, czy wam, nie mówiłam wam chyba, że kupiłam drugą fascję. To jest właśnie ten mój nowy nabytek. Jak widzicie, znowu zmiany. Tu kiedyś stała ta protka Diamond. Diamond, Nicholas Diamond. Proszę, kochać. A w tej chwili mam tutaj fascję tą nową. Kupiłam ją, wiem, że są chyba 3 rodzaje fascji. Tylko nie myślałam, że z gładkimi liściami też jest jakiś jeszcze jeden rodzaj. Bo zobaczcie, ta fascja ma dużo drobniejsze liście od tej mojej poprzedniej. I te liście tak jakby, jak rosną, to tak szczelają w górę, że tak powiem. I wyrastają tak fajnie do góry. A tutaj jest moja stara fascja, ta pierwsza. I ta fascja ma olbrzymie liście. Spójrzcie, jak wielki jest ten liść. Jeden na przykład, albo ten. Olbrzymie, dosłownie wielkości mojej ręki mogę powiedzieć, że te liście są. I ta fascja rośnie tak do dołu, tak jak ta moja kiedyś, którą miałam, która mi zmarniała. I ona rośnie tak do dołu. I nie wiem, to jest niby ten sam gatunek, niby tak samo wyglądają te fascje, a jednocześnie każda ma inne liście, bo ta ma wielkie i rosnące w dół, a ta ma... Ojoj, no tak! Mama pokazuje roślinki, też lubisz, tak? A ta ma liście właśnie takie... Laura tutaj siedzi i mnie zaczepia. A ta fascja ma drobniejsze liście dużo i takie strzeliste idą do góry. Zobaczcie, wielkość tego liścia w porównaniu do mojej ręki. A wielkość tego liścia w porównaniu do mojej ręki, może jeszcze raz pokażę. O. No jest masakra, jest różnica. I właśnie nie wiem, czy to jest inny gatunek, czy po prostu ten sobie rośnie tak. No co, kochanie, co ty do mnie mówisz? Moja lalunie kochana, bawi się jej tutaj, nie zaczepia. A te są właśnie takie drobne. Jeżeli się orientujecie, czy są właśnie różne rodzaje fascji, i czy to może być jakiś po prostu inny rodzaj? Czy nie wiem, czy ta po prostu tak rośnie, a tamta rośnie w taki sposób? Nie wiem. Możecie mi napisać w komentarzach. Bardzo byłabym ciekawa, czy to jest właśnie spowodowane tym, że to jest inny gatunek facji, czy po prostu, nie wiem, z jakiego powodu jest tak, a nie inaczej. Chętnie bym się dowiedziała. Czy widzicie to cudo? Przecudowny, przepiękny fikus sprężysty. Gwóźdź naszego dzisiejszego odcinka. Marzyłam o nim, żeby go kupić. Dzisiaj poszłam rano po zakupy do naszego sklepu i patrzę, jest, stoi na półce jeden jedyny, więc normalnie rzuciłam się na niego. Mówię, muszę go mieć. Spójrzcie, jaki jest piękny. Jakie ma, może tak zrobię, żeby było fajniej widać. Jakie ma piękne, nowe, wielkie, nierozwinięte jeszcze liście. Z tyłu również, bo to jest właściwie, to są 3 fikusy w jednej donicy posadzone. Już go tutaj przesadziłam. O, tu jeszcze od nóżka bokiem idzie też z nowym listkiem. Jest cudny. Przesadziłam go już do nowej doniczki. Dałam mu nową ziemię i mam nadzieję, że będzie pięknie u mnie rósł. Tak, kochanie, ja mam w ogóle sentyment ogromny do fikusów sprężystych z tego względu, że były one w moim rodzinnym domu. Odkąd pamiętam, moi rodzice mieli takiego fikusa od podłogi aż do sufitu. Mam nadzieję, że u mnie też będzie mu na tyle dobrze, żeby tak wysoko mógł urosnąć. Także no jestem nim zachwycona. Co po chwilę przychodzę do kuchni, patrzę i go oglądam, dotykam, zraszam. Także, żeby nie przedobrzeć z tej miłości do niego. Ale naprawdę jest cudowny, piękny, mój wymarzony i cieszę się, że wreszcie go mam. Mam nadzieję, że będzie ze mną bardzo długo. Moi kochani, także to by było na razie na tyle. Przyszykowuję się, bo w środę ma urodziny mój synek. Na pewno zrobię filmik z tego przyjęcia, że tak powiem. I zapraszam Was na kolejny odcinek. Dziękuję, że ze mną byliście. Jeżeli odcinek się podobał, to poproszę o łapkę w górę i o subskrypcję. Na razie, do zobaczenia, pa!